6 lutego wystartowały ferie zimowe dla podopiecznych Caritasu Katowice pod hasłem Kibicuje Fair Play z Gieksą. Organizatorami są GKS Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice oraz Fundacja Caritas Katowice. Przez cały tydzień od 6 do 10 lutego na podopiecznych fundacji czekał będzie szereg atrakcji w formie różnego rodzaju zabaw, gier sprawnościowych oraz animacji sportowych. Organizatorzy zakładają, że powyższe zabawy w połączeniu z możliwością poznania świata profesjonalnego sportu pozwolą uczestnikom spędzić miło czas, a przy okazji pomogą ukształtować pozytywne postawy i zachowania. Inicjatorami, to można powiedzieć, jesteśmy my jako pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i chcąc wyjść naprzeciw bezpieczeństwu w ogóle obywateli na rozgrywkach meczy piłkarskich, ten program właśnie w tym celu się stworzył. No, wciągnęliśmy to uczniów. Przede wszystkim od tego należałoby zacząć, że najbardziej podatni na wyjście i przyjęcie tego celu, tego programu są młodzi ludzie. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice do tego typu akcji. To jest akcja, która buduje świadomość właśnie od najmłodszych lat, przełamuje pewnego rodzaju bariery i stara się wpływać na te młode pokolenia, żeby pozytywnie podchodziły do tematu kibicowania. Uczestnicy to dzieciaki przede wszystkim z miasta Katowice, a dodatkowo wyszliśmy z taką inicjatywą Fundacja Caritas Katowice, z którą współpracujemy jako klub, bierze udział w feriach w tym roku. W ubiegłym roku, w czerwcu, zakończyliśmy pierwszą tego typu akcję i można powiedzieć, że zainteresowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, bo to tam była skierowana ta akcja głównie, chwyciła i było na co popatrzeć, można powiedzieć.